Mam dla was zagadkę. Co tutaj widzicie? Oczywiście każdy odpowie, że kilof. No chyba, że ktoś nie grał nigdy w Minecrafta. I na dzisiejszy odcinek zebrałem 6 graczy. Dobrze słyszeliście. 6, nie 5. O, przyszedł właśnie 6 teraz. I dzisiaj będą mieli za zadanie zgadywać, jaki item wyrzeźbiłem w ziemi. A kto zgadnie, wygrywa nagrodę. Za każdą poszczególną rzecz. Więc będzie ciekawe, czy coś takiego nie było w historii tego kanału. Jesteście kolejne odcinki z tej podserii. Zostawcie łapkę w górę i przechodzimy do filmu. Uwaga, zasady są jasne. Ja kopię kształt itemku lub bloku, a wy zgadujecie, co to za item. Kto zgadnie, wygrywa item rundy. Dobra, więc teraz tak, ja tutaj mam wykopany kilofik. Zaznaczę sobie tutaj naszą całą arenę, żeby móc usunąć, bo tutaj był ten pokazowy kilof. A, i żeby nie było, macie nie spamować. Jedna wiadomość na 10 sekund. Inaczej dyskwalifikacja. Kwalifikacja. Ej, napisałem to dobrze. Jestem z siebie dumny. Mówiłem już o łapce w górę. Dobra, możecie chodzić. Zaczynam. Więc czas na pierwszy item. Myślę, że na początku możemy dać im coś łatwego. Chociaż dobra, zobaczymy. Ja sobie włączam Vanisha i weźmy sobie motykę. Okej, mamy teraz tutaj motykę i ta motyka ma 3 kratki. Tak, 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 tak. Okej, to już jest moment, w którym oni mogą zgadywać, co tutaj buduje. Spodnie. To co ci wygląda na spodnie? Dobra, cyk, cyk, cyk. I tutaj będzie chyba raz, dwa i zawika w tą stronę. Kilof. No to nie jest kilof. Okej, my sobie to robimy dalej i ja myślę, czy oni już widzą? Flint? To też nie jest flint. Motyka! Celestynkowo zgadła? Chyba zgadła. Tak, to jest motyka. Dobra, za pierwszą rundę najpierw powinienem powiedzieć w sumie, co im daję. Ty masz tutaj, proszę bardzo, masz 3 diamenty. To jest twoja wygrana za tą rundę. A my usuwamy teraz to i lecimy z kolejnym itemem. Ty, celestynkowo, ty możesz stąd wyjść, naprawdę. Halo, dziękuję, a dobra, musiała chyba napisać. Runda druga. Tym razem gramy o 2 sztabki nederytu. No bo teraz im będę już mówił, o co gramy. Więc możemy pojechać troszeczkę trudniej, ale też nie za bardzo, rozwijajmy to z czasem. Więc dobra, mam pomysła. Zbudujmy marchewkę. I marchewka to jest tak, raz, dwa, trzy. Ja sobie tutaj odpaliłem na boku podnąc neta. O wiele łatwiej mi się buduje w ten sposób. Najlepsze jest to w tej serii, że tutaj nie da się oszukiwać. Dobra, powstał pierwszy ten. Widzę, że nawet nie próbują jeszcze zgadywać. Wędka, no nie, no nie, no nie. To nie jest wędka, mieczyk, łuk. No to też nie. Pyk. I tutaj teraz robimy 2 kratki. Marchew! Ej, co? Co? Jak to zgadłaś już? Dobra, celestynkowo znowu zgadła. Dobra, więc celestynkowo ty to... Aha, zaraz. A, bo ja to trzymałem. Masz marchewkę w ręce. Nie byłem na Vanishu. Opsji. Okej, powtarzamy rundę. O nie! Ej, ale fail. Sorry, widzowie, naprawdę. Ale to najlepsze jest to, że mi się nie skapnął od razu. Dobra, więc przejdźmy do czegoś zupełnie innego w tym momencie. Czemu? Bo widziałaś. Okej, dobra. I teraz robimy sobie po prostu kolejną podkę. I to będzie tak. Raz, dwa w każdą stronę. W tą też. Tutaj będzie chyba raz, dwa, trzy, cztery. Emerald? To nie wygląda jak emerald, ale okej. Diament, podka, otar. Dobrze. No dobra, więc dajemy mu 2 sztabki nederytu, tak jak obiecałem. I sam jestem ciekaw, co w ogóle z tego odcinka wyjdzie, bo to jest dość dziki pomysł generalnie na ten odcinek, więc usuwamy teraz. Lecimy z kolejną rzeczą i każda kolejna, tak jak mówiłem, chcę, żeby była trudniejsza. Ej, pójdźmy z chainem. Dobra, teraz gramy o shulkera. Ej, to już naprawdę bardzo grubo lecę. Dobra, więc robimy tak. Oho, w ten sposób. Pyk. I to może wyglądać mega śmiesznie. Raz, dwa. Ej, ale to... Ej, dobra, to jest nieproste. Chain, dobra, Adasiek! Adasiek zgadł! Damn! Ej, naprawdę bardzo dobrze im to idzie. Dobra, który to jest Adasiek? Adasiek, ty jesteś ty? Dobra, dajemy ci czarnego shulkera, tak samo jak kolor naszego łańcucha. Gramy teraz o 32 diaksy, więc muszę dać coś serio trudnego. W sumie ten chain był prosty. Ale ej, nie spodziewałem się, że ktoś go w ogóle weźmie pod uwagę. Dobra, co by tutaj można... O, ej, ale kwiatki. Kwiatki to jest dobra kmina, nie? Dobra, i zróbmy te frog spawny. O, dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tak to zrobię mniej więcej na oko. Hej, jakbym to zobaczył, to bym nie wiedział, co mam o tym myśleć. Skrzek, skrzek? To się nazywa po prostu skrzek? Ej, ja sobie aż to muszę wpisać. Minecraft skrzek, żabi skrzek, dobra. Otar zgadł, proszek od Blaze Rodów. No to bym
miało sens w sumie. O, Tardzie, ty jesteś tutaj, dobra. 32 diamenty, czyli pół staka, proszę bardzo, to twoja wygrana za tą rundę. Ej, im idzie naprawdę bardzo dobrze. Dobra, no to teraz trzeba powiedzieć z czymś mega trudnym. Ej, a jakby... Dobra, ja mam pomysła. Możemy wziąć hopera. Teraz do wygrania trójząb. Dobra, więc tak, budujemy. Okej, okay, i teraz będę to robił całe po prostu wypełnione. No... Totem? No nie, no nie, no nie, to nie jest diament, diaks, jajko? No to nie złe trójkątne jajko, doniczka. Proszę nie spamować, a dobra, w sobie jajsy spamują, niech im będzie. Donica, dzwon, dripstone. No nie, dobra, to jeszcze nie skończyłem tego budować, ale może powinienem im w takim... Hopper! Dobrze, Ejten zgadł. Ejten w ogóle, Ejten był moderatorem, a teraz chyba nie jest. Dobra, dostajesz trójząb, mordo, trzymaj. Lecimy z kolejnym itemem. Ej, oj, naprawdę bardzo szybko to zrobiłem. Jestem w totalnym szoku. Ej, to będzie dobrze, dobre. Dobra, teraz gramy o elytrę. Dobra, więc ile to ma kratek w ogóle? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, czyli dziewięć kratek wysokości. Tu mamy trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Times at zero w ogóle zróbmy, bo żeby był dzień. Patyk. No nie, no nie, no nie, no nie. Pochodnia, no to też nie. Świeczka, no nie. Wiedziałem, że będę myśleć o świeczce, dlatego to jest całkiem dobrze podchwytliwe. To zielone gówno z bagna, no słuchaj, no to mi nic nie mówi, no trzeba napisać nazwę, no. To mangrove, to też nie jest mangrove, no ale tutaj dobrze widzę, wodorost, no nie no, trzeba podać nazwę. No, pierwsze nikt nie podał mi tego nazwy, może stoją mi teraz googlują. To jest całkiem prawdopodobne, chyba że mi patrzą na F5, mogą patrzeć w sumie na F5. Świeczka, no to nie jest świeczka. Jakby tutaj jest o wiele grubiej. Siewka. Siewka? Oni to piszą po polsku. Sadzonka na morzy nowego drzewa. Siewka namarzynowa. Mangrove to jest namarzynowa. Wiecie co, ja wiem co zrobię. Ja sobie zrobię tak, po polsku po prostu. Poproszę mi po polskie. Ja nie potrafię z tymi normalnie nowymi generacjami gadać po angielsku, jak oni nie potrafią. Siewka namarzynu. Dobra, więc co to napisał pierwszy? Siewka namarzynowa, dobra. Celestynkowo biorę ją, bo napisała najpoprawniej. Ty, ej, ale ona? Ona jest dobra w zgadywanki, no. Naprawdę. Dobra, więc ona za elitrę, ona znowu stoi. Kocham cię, to. Dzięki celestynkowo. Lecimy więc dalej. Teraz do wygrania stack obsydianu. Ej, to jest całkiem dobre w sumie do wygrania. W sensie dobra rzecz do wygrania, bo tego się nikomu nie chce kopać. Tylko znajdźmy coś, czego, no o czym nie pomyślałem w pierwszym tym. O dzwonie myśleli. Ej, przekaźnik redstone'a. To może być dobre. Ale ej. Dobra, nie, to zostawimy na później. Dobra, bierzemy przekaźnik redstone'a. Nie wiem ile tu jest kratek. Dobra, trzy. A w tą stronę raz, dwa, trzy. Dobra, czyli to tak powinno być. Dziura, co jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Wędka. No nie, no nie, ja tutaj też muszę mniej więcej się tego pozbywać. Znaczy, wiecie, tych wypełniaczy, żeby oni też nie widzieli, jak ja sobie buduję, żeby mi było łatwiej, no bo to też może im dużo podpowiadać. Tarcza, siodło. No nie, no tutaj widzę, że mają większy problem. I to dobrze, bo to nikt nie powiedział, że ma być łatwe, tak? Do zgadnięcia, co to jest. Ej, co to wyszło? Ja nawet nie wiem, czy to wygląda dobrze. Dobra, i teraz i bierze sobie taką podpowiedź, że tutaj będzie coś takiego. Okej, okay, dobra i no nie wiem, czy to zbudowałem idealnie. Prawdopodobnie nie. Siodło, no nie, no to nie jest. To nie jest siodło. Ej, że i repeater instala taką trudność? No w sumie tak, bo ten repeater, nie no, jest w miarę git zbudowany, jak się sobie patrzę na pierwowzór. Co to jest? No tutaj jest zagwostka i to tak bardzo mocno zagwostka. Nie wiadomo, krzesiwo. Nie? Doknes wywala. Co wywala? Ciebie celestynkowo wywala? No Nie moja wina, jakby nie mój internet, nie mój serwer. Znaczy mój serwer, ale ja się nie zajmuję tej technikaliami. Jak coś. Flint and Steel? Co to jest? Repeater! Otar zgadł. Dobra, więc otar, proszę bardzo, tepniemy go tutaj. Obsydianus, tak, proszę bardzo, moc się przyda do budowania. Miejmy nadzieję, że nie zabudowywania innych graczy. Więc przechodzimy dalej. I to jest całkiem ciekawe, ponieważ tak bardzo zauważyłeś w Minecrafcie, jak repeater, co nie? A nikt nie mógł dojść do tego, co to jest. Mnie bardzo kusi, żeby wilczą zbroję zrobić. Ona jest mocna. Ale tu jest naprawdę jeszcze dużo innych mocniejszych rzeczy. Dobra, ej, weźmy fragment płyty. No nie, no nie. Ej, weźmy jakiś barwnik. Tak! Który barwnik ma niepowtarzalny kształt? Ten. Dobra, uwaga, buduję. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz tutaj w tą stronę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. I to chyba w tą stronę patyk. No nie, no nie. Ej, ale to jest w ogóle duży item, jakby nie było. On jest mega jakiś mocny. Ej, mogę sobie dać do drugiej strony,
na drugą łapę, żeby lepiej widzieć drugą stronę itemka. Nie wiedziałem nigdy o tym. 4, 5. Łuk? No nie, no to nie jest łuk. Czemu ktoś pomyślał, że to jest łuk? Książka. To jest pomarańczowy barwnik. A, i w ogóle teraz gramy o nederytową klatę. Jak coś, bo miałem pisać. Zapomniałem o tym. Sorry, widzowie. Ja tutaj w ogóle jakby cała ta forma dla mnie jest nowa. Ej, to jest mocne. O, to jest to. Ej, no to wyszło. Sfermentowane oka pająka S. Nie, ej, oni chyba o tym mogą nie pomyśleć, że to jest pomarańczowy barwnik. No. Tutaj już jest grubo. Glowstone? No nie. Barwnik pomarańczowy! Ej, ten zgadł! Jak ty to robisz? Co jest? Dobra. Ej, ten nie jest. Pamiętam akurat. Dobra, trzymaj nederytową klatę. O, dobra. On cię widzi, jak jesteś na vaniszu. No nie widzi mnie, bo on nawet nie jest teraz moderatorem. A nawet jakby był moderatorem, no to wiecie z moich odcinków, że mojego konta akurat nie widać, jak jest niewidzialny. Jak jestem na koncie widza, jestem niewidzialny, to ja widzę, to działa tylko w jedną stronę. Turkusowy i pomarańczowy taki sam jest, serio? Nie jest taki sam. Barwnik w ogóle nie jest taki sam, no ale dobra, no może dla niego jest taki sam, ale w takim wypadku dużo rzeczy jest takich samych, jeżeli tam to jest takie samo. Średni zarodek ametystu? O nie. Dobra, to teraz gramy o full seta nederytowego. Tylko to jest tak małe, ja bym chciał to sobie przybliżyć jakoś bardziej, no ale dobra, robimy tak. Tutaj są akurat dwie te, tutaj robimy tak. Emerald, no nie. Dobra, i tutaj możemy to pociągnąć w dół. Totem, no nie. Ile to ma kratek? 5? No dobra, powiedzmy, że zrobimy to na jakieś 6 kratek. Ej, to wygląda trochę jak korona w sumie, będąc szczerym, tak od góry. Dobra, zrobimy jeszcze jedną kratkę. W sumie nie wiem, czy nie za duże to zrobiłem. Dobra, zrobiłem to trochę za duże. Więc to trochę skrócę. To jest za duże. To było wiele mniejsze przecież w oryginale. Dobra, ametyst. Dobra, to jest to. To jest średni zarodek ametystu. Jakby ametyst, tutaj wiecie, jak wpiszecie ametyst, to dużo tego wyskakuje. Klaster ametystowy. Budding ametyst pierwszego stopnia. To jest akurat średni. Więc to jak już do drugiego. Medium ametyst but. Adasiek jest gadu. No dobra, Adasiek, dostajesz nederytowy EQ. Ej, to jest naprawdę seria. Dzisiaj sypie chyba najwięcej itemów i w ogóle wygranych. Damn, bro, ty to się teraz dorobiłeś nieźle. Co można tutaj zrobić najtrudniejszego? To musiałoby być coś, co gracze rzadko widują, a jednocześnie... Dobra, zróbmy ten fragment płyty. Ale zróbmy to jakąś naprawdę spoko wygraną. Więc kto zgadnie, dostanie głowę smoka teraz. Więc jest to naprawdę w sumie ogromna wygrana. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Pyk, pyk. Ja wiem, widzowie, że oni sobie też tam pewnie odpalają na drugim koncie Minecrafta i pewnie nawet patrzą sobie tam po creative. No nie jestem w stanie tego zakazać, nawet nie mam zamiaru. Elytra. I teraz tak. Raz, dwa. Arbus. I jak to jest? Raz, dwa, trzy. Zaraz. Raz, dwa, trzy, cztery. Steak, pork chop. To jest też. Raz, dwa, trzy. 3, 4, czyli jest raz, dwa, trzy, cztery. Słuchajcie, zrobię tutaj w ogóle dzień. No nie, no ja nie wiem, jak ktoś to zgadnie, to naprawdę to będzie bardziej podejrzane niż niepodejrzane. O, okej. I to jest to. Nie, no nie ma szans, żeby ktoś to zgadł. Niebieski barwnik. On nie szuka. Dobra, ten też chodzi. Szablon Kowalski? No też nie. Nawet nie wiedziałem, że jest taki item jak to w grze, no ale ja miałem prawo nie wiedzieć, bo jestem w ogóle do tyłu z większością nowości w Minecrafcie. Wodorost suszony. No nie. No to nie jest wodorost suszony, ale blisko. No prawie to wodorost. Rotten Flesh. No nie, też nie. Ej, to wygląda jak kawałek licy, albo ej, nie wiem, jak to wygląda. To zależy, z której strony patrzycie. Nawet nie wiadomo, gdzie jest przód, a gdzie jest góra. Prismarin Shard? Nie, ale był blisko. Naprawdę, bo Prismarin jest bardzo podobny, ale jest o wiele większy niż to. Siodło? To ci wygląda na siodło. Ej, to wygląda trochę w sumie jak mapa Stanów Zjednoczonych. Tak trochę tylko. Echo Shard. Teraz co? Czekajcie. Dobra, teraz muszę angielski sobie włączyć, bo ja nie wiem, czy to jest to pan... Ja mam wiedzieć. English. O, nie, to jest disk fragment. Odłamki nederytu. To nie jest Echo Shard. Prismarine Shard. Też nie. Ale no, dobrze tam, wiecie, wokoło dobrze tam kroczą, nie? Enchantowana książka. No też nie. Ej, ja nie wiem, czy to człowiek. White Die. Chyba nikt nie wygra głowy smoka. Bryłka złota, barwnik. Oj. Ej, oni autentycznie, no to jest trudne. Disk fragment!
moment, Adasiek, jak? Jak on to zrobił? Jak on to zrobił? Jak on to zrobił? Co jest? Tak, kurde, chłop ma łeb. Ej, faktycznie, Adasiek. Co jest, co, bo mnie tak, chłopie. To było naprawdę mocne, bo to ja nie wiem, co już można trudniejszego zrobić. Ale spokojnie, postaramy się. Więc weźmy sobie łeb jak sklep. Dokładnie, ale to akurat głowa smoka zasłużona. Rabbit's food? Ej, to będzie dobre. Ej, to będzie dobre. Dobra, i tutaj sobie robimy. Proszę bardzo, wykopujemy. Oni pewnie już zaraz będą zgadywać. No, tak jak myślałem, już zgadują. Diament, totem. Co i mają z tym totemem? A, o co gramy? Do wygrania totem. Swoją drogą, sorry. Dobra, i tej trzy. Miska zupy, totem. Dobra, raz, dwa, trzy. No, zaczyna to mocno wyglądać. Ja to cały czas, wiecie, tak odsłaniam delikatnie w dół. Łapka królika. Ej, ten wygrywa. Ej, co jest? Dobrze im idzie. Dobra, totem of undying leci do ciebie. W sumie była spoko nagroda i też duże wyzwanie. Ty, jak oni widzą takie rzeczy, to ja już nie wiem, co ja mam im dać. Serio, ja to mówię od jakiegoś dłuższego czasu cały czas, ale okazuje się, że można. Cheater, cheater, kogo my tu mamy? Nie wiem, jak on by mógł to cheatować. No, jestem na waniszu. On nie ma moderatora. On był moderatorem, ale on nie ma moderatora. Więc nie ma szans, żeby cheatował. Nie ma cheatu, któremu pozwalają widzieć admina na serwerze, kiedy jest na waniszu. Ej, zbudujmy fern. Fern to może być wyzwanie. Ej, dobra, ja bym dał to. Turtle sute. Dobra, teraz gramy o zestaw 10 książek Mending. No to jest też w sumie spoko, bo to każdy mu się przyda na zbrojkę. Dobra, robimy coś takiego. Teraz to powiększamy po prostu z każdą kolejną linią. Miska? Emerald? No nie, no to jest za dużo na emerald, nie sądzicie? Skorupa żółwia? Kurde, jak oni piszą po polsku? Ja myślę, że to jest skorupa żółwia. Tartles co uteno? Sorry, no umiem mówić po angielsku, ale nie aż tak, żeby znać takie słówka. Starczka żółwia. No nie, no to nikt nie napisał dobrze. Tarczka żółwia. Otar znowu wygrywa. Dobra, weźmy sobie mendingi. Ale żeby wiedzieć, jak jest mending, to po polsku to ja nie wiem. Więc po prostu muszę to przyjąć na angielski. Dobra, proszę bardzo, więc to są twoje mendingi. Pek, jak mam 9 slotów. O, masz. Najwyżej się podzielisz z jakimś kolegą czy coś. A my w tym momencie kończymy. Daj szansę innym, ale to koniec. A wy widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do jutra. Yo. A, i piszcie, co sądzicie o takiej serii.